Lewica i KO składają zawiadomienia do prokuratury sprawie LGBT Witek reasumpcja głosowania. Lewica i KO składają zawiadomienia do prokuratury sprawie LGBT Witek. Składamy do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek w sprawie zarządzenia reasumpcji głosowania podczas środowego posiedzenia Sejmu, poinformowała w czwartek posłanka Lewicy Monika Falej. Złożenie zawiadomienia zapowiedzieli również posłowie KO, według których marszałek nie miała cienia podstawy prawnej, by zarządzić reasumpcję. Chodzi o reasumpcję głosowania, w którym większość posłów opowiedziała się za odroczeniem obrad Sejmu, o odroczenie do 2 września do godzina 10 wnioskował Władysław Kosiniak-Kamysz PSL. Po przerwie w obradach, przy sprzeciwie opozycji, doszło do reasumpcji głosowania. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uzasadniała, że wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów, gdyż przy głosowaniu w sprawie odroczenia obrad nie została podana data, do kiedy miałyby być one odroczone. W powtórnym głosowaniu większość posłów opowiedziała się przeciwko odroczeniu obrad. Zawiadomienie klubu Lewicy w sprawie Elżbiety Witek. Posłanka Falej przedstawiła zawiadomienie do prokuratury podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. W imieniu klubu Lewica składamy do prokuratury krajowej zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, poinformowała. Wcześniej złożenie analogicznego zawiadomienia zapowiedzieli politycy Koalicji Obywatelskiej. Zawiadomienie klubu Lewicy, jak czytamy w nim, dotyczy przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków lub przekroczenia uprawnień na szkodę interesu publicznego, poprzez ogłoszenie przerwy po podjęciu przez Sejm rozstrzygnięcia wniosku o odroczenie obrad, a także zarządzenie reasumpcji głosowania. W obu przypadkach, zdaniem Lewicy, nie było do tego podstaw. Zgodnie z artykułem 231 KK, funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Chcielibyśmy, żeby prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze i podjęła niezbędne czynności dowodowe w celu pociągnięcia sprawcy tego przestępstwa do odpowiedzialności karnej, mówiła Falej. Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska przypominała na konferencji, że trwają rozmowy opozycji o planach w sprawie marszałka Izby. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie przedstawimy Państwu taką osobę, którą będziemy rekomendować na to stanowisko, złożymy wniosek o odwołanie marszałek Witek, przedstawiamy naszego kandydata i wiemy, że są ogromne szanse na to, żeby osoba, która jest żołnierzem swojej formacji, przestała być marszałkiem Sejmu, powiedziała. Elżbieta Witek zapisała czarną kartę. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła podczas czwartkowej konferencji w Sejmie, że chyba po raz pierwszy w historii druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, staje się główną postacią afery o charakterze kryminalnym. Mieliśmy wczoraj do czynienia nie z legalnym aktem głosowania, ale z przestępstwem legislacyjnym, stwierdziła. Elżbieta Witek zapisała wczoraj czarną kartę w historii polskiego parlamentaryzmu i może przejść do tej historii jako Elżbieta, reasumpcja, Witek, powiedziała. Gasiuk-Pihowicz mówiła, że wniosek o odroczenie był jednoznaczny, zawierał konkretną datę i godzinę, do kiedy posiedzenie ma być odroczone, i zgodnie z regulaminem Izby, to Sejm rozstrzyga o losie takiego wniosku formalnego, a marszałek poddała ten wniosek pod głosowanie i głosowanie zakończyło się jasnym i precyzyjnym wynikiem. Głosowanie przebiegało bez żadnych zakłóceń, brak było jakichkolwiek informacji o problemach technicznych głosowania. Nikt nie zgłaszał, że przypisano mu głos odmienny niż ten głos oddał, a w związku z tym 36. Posiedzenie Sejmu zostało wolą wyrażoną przez posłów odroczone do 2 września, mówiła, dodając, że Witek nie powinna podejmować po ogłoszeniu wyników głosowania dalszych działań. Poseł Arkadiusz Myrcha mówił, że wszyscy jesteśmy w pełni przekonani, że marszałek Witek przekroczyła swoje uprawnienia jako marszałek Sejmu. Dlatego z panią poseł Gasiuk-Pihowicz składamy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez panią marszałek Witek, wskazując na wypełnienie dyspozycji artykułu 231 kodeksu karnego, czyli tak zwane przestępstwo urzędnicze,
poinformował. Posłowie Kuki zagłosowali za odroczeniem Sejmu uchwali w środę późnym wieczorem m.in. głosami PiS i trzech posłów Kuki z 15, w tym Pawła Kukiza, nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego i w ocenie opozycji jest wymierzona w grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery. Wcześniej posłowie opozycji złożyli dwa wnioski o odroczenie obrad, do 1 września KO i dalej idący, do 2 września. Ten drugi Władysław Kosiniak-Kamysz PSL uzasadniał tym, że w głosowaniach uzupełniony został porządek obrad o informację szefa NIK Mariana Banasia o działaniach instytucji publicznych związanych z organizacją majowych wyborów prezydenckich i szefa MZ o Narodowym Programie Szczepień i musi być czas na ich przygotowanie. W reakcji na wystąpienie Kosiniaka-Kamysza marszałek Witek powiedziała, że w związku z tym, że wnioski dotyczące rozszerzenia porządku obrad przeszły, ona ogłosi przerwę do 15 września oraz że będzie jeszcze spotkanie Konwentu Seniorów. Marszałek stwierdziła też, że został złożony wniosek o odroczenie obrad i podda go pod głosowanie, ale nie musi kierować się tym, co mówi poseł Kosiniak-Kamysz. Zaznaczyła, że to będzie jej decyzja, do kiedy ewentualnie obrady zostaną odroczone i ogłosiła głosowanie w sprawie odroczenia posiedzenia. Za odroczeniem obrad opowiedziało się 229 posłów, w tym 4 posłów Kuki z 15, przeciw było 227 PiS i 2 niezrzeszonych. Po głosowaniu marszałek Sejmu ogłosiła przerwę i zwołała Konwent Seniorów. Elżbieta Witek radziła się 5 prawników. Po kilku godzinach marszałek wznowiła obrady i poinformowała, że grupa posłów PiS złożyła wniosek o reasumpcję tego głosowania, uzasadniając, że nie była podana data, do kiedy obrady mają być odroczone. Opozycja protestowała, uzasadniając, że w wyniku głosowania obrady zostały odroczone do 2 września, bo taki był wniosek złożony przez lidera PSL. Marszałek Witek oświadczyła, że zasięgnęła opinii 5 prawników, którzy potwierdzili, że wniosek o reasumpcję może być głosowany, a wina jest ewidentnie jej, bo wprowadziła w błąd posłów, mówiąc do Kosiniaka-Kamysza, że ona zdecyduje, do kiedy odroczy posiedzenie i będzie to 15 września, natomiast wnioski w sprawie odroczenia obrad zawierały daty 1 i 2 września. Oświadczyła, że po zasięgnięciu opinii i prawników zdecydowała o reasumpcji tego głosowania. Wniosek o reasumpcję przeszedł, za było 229 posłów, przeciw 1, wstrzymał się 1, nie głosowało 229. Następnie odbyło się ponowne głosowanie w sprawie odroczenia obrad Sejmu, w którym opowiedziało się za tym 225. Przeciw 229, w tym 3 posłów Kuki z 15, wstrzymał się 1, a nie głosowało 5. Zgodnie z artykuł 189 regulaminu Sejmu, w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Sejm może dokonać reasumpcji głosowania. Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.